Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z wami cieplutko. Dzisiaj już witamy się w rozgrywce i jak widzieliście na planszy, która pokazywała nam zadanie dzienne, dzisiaj Robin musi z Liamem oczywiście i Loganem zaprosić członków rodziny na uroczysty obiad, który będzie się składał z trzech przynajmniej dań, czyli musi być przynajmniej zupa, drugie danie i jakiś deser. Więc to sobie dzisiaj zrobimy. Ale najpierw tu już przechodzimy do rozgrywki. Widzę, że oni są... Nie wiem, czemu ty, kocie, tu stoisz. Dobra. Już do was wracam, zrobię sobie ściany. Tak, chodź, Liam, kochany, ty sobie tu skorzystasz. Wykąpiesz się i umyjesz zęby. A nasza Robin też widzę, ale ty może, kochana, co ty byś chciała? Nawiąż przyjacielską relację z członkami rodziny, krytyka nie podejmiesz kariery, a ty co byś chciał? Dokończyć czytanie książki, to spróbujemy. I to też spróbujemy, musimy robić ich pragnienia, żebyśmy mieli punkty na wykupienie dodatkowych cech. Chodź, kochana, chciałabym, żebyś coś tu ugotowała. To przypadkiem nie jest... Tak, nie wiem, co to tam robiło. Dobra. A nie, nie tobą jesteśmy. Otwórz tutaj. Zaczniemy od ugotowania, Robin. Przyrządź wykwintny posiłek, bo musisz mieć wykwintne gotowanie. No, możesz zrobić pastę... deser owocowo-jogurtowy. Szparagi owinięte... szynką. Mogłabyś zrobić na śniadanie szparagi owinięte szynką. Niech będzie, proszę. Dla rodziny wam wystarczy. Idź gotować, kochana. A Liam tam sobie korzysta. Potem sobie tutaj do nas przyjdzie na dół. Chodź sobie usiądziesz. Dzisiaj mamy sobotę. Logan jeszcze śpi, ale zaraz już będzie wstawał. Chodź, Logan. Może nakryjesz do stołu. Weźmy sobie eleganckie nakrycia. Grochy niech będą. Ty, Liam, jak się już wykąpiesz, to rozpalisz w kominku, a ty, kochany, napełnisz tutaj miskę. A z tej bardzo proszę ją opróżnisz, bo widzę, że jedzenie się już zepsuło. A Robin szaleje nam w kuchni. Ile nakryłeś? O, trzy nakryłeś. Bardzo dobrze. A jak to opróżnisz, to bardzo proszę, napełnisz też to. A czy możesz tu dołożyć jakieś wam coś do picia? Podaj drinki, no piwo na pewno nie. A w delikatnych woda, sok, mrożona herbata, lemoniada, koktajl owocowy. O, herbata z miodem, 75 aż kosztuje, trudno. Dobrze, szósty poziom wykwintnego gotowania, pięknie, Robin. Czy ty idziesz skorzystać sobie? Nie, idziesz nie wiadomo po co. To wiesz co, kochana, skorzystaj sobie i umyj zęby. A ja wezmę to i postawię tu. Proszę, pięknie, i dostaliście herbatę. Siadaj, kochany, nie wiem co ci tu śmierdzi. Siadaj. Logan to bardzo... Vivien, nie wiem kim jesteś, Vivien. Nie, i nie jedziemy do czarnej iglicy, dziękuję bardzo. I możesz, Robin, kochana moja, zawołać na posiłek. Oczywiście się poprzesiadacie, no jak żeby było inaczej. A gdzie ty idziesz? Czemu ty tu poszedłeś? Wracaj tu, co ty robisz? Aha, woła na posiłek. No, masz jeść. Aha. Dobra, zjedz to. A ty siadłeś sobie tam. O matko, jacy wy jesteście uparci. O, tu jest coś zepsutego. Już widzę, szklanka z wodą. No i tak. No i Logan je sam przy stole, a wy poszliście sobie tam. No pięknie. Idealnie. Dobra. Usiądź sobie tu, Liam, i wypij chociaż tu herbatę. Ty, Robin, też choć o tu się napijesz herbaty. I ty, kochany, też się napijesz herbaty. Nie możesz pić herbaty? Słuchajcie, dzieci nie mogą pić herbaty. Biedne dzieci. Nawet herbaty dzieciaki nie mogą pić.
Dobra. Porozmawiaj. Rodzina. Rozmawiaj o przodkach, bo zaprosimy rodziców Liama dzisiaj. Musiałaś wstać, tak? I co zrobisz? Nie no, pięknie, pięknie, uwielbiam Simy. I siądziesz w tym samym miejscu, w którym siedziałaś. To się nazywa perfekcjonizm. Ty też sobie porozmawiaj. Entuzjazmuj się słodyczami, możesz. I jeszcze z Robin. Poleć serię fantazy. O, Robin znowu wędruje. Ciekawe, czy w końcu skończy jeść. Dobra, zdobyto umiejętności społeczne. Tak, 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 Robin, tak, tak. Liam, jeszcze tutaj, co on robi? Sprząta, dobra. Robin, ja bym chciała, żebyś ty za chwilę zaplanowała wydarzenie. I robimy. Zaraz pomyślimy, co byśmy tu mogli wziąć. Wieczór, przyjęcie domowe. Albo weźmiemy przyjęcie domowe, albo zjazd rodzinny. No, uroczysta kolacja też możemy. Może weźmy sobie uroczystą kolację. I lecimy tu i wybierz termin. Myślę, że jak kolacja, to o 18. Dobra, ty kochany, a już posprzątałeś? Bo tata idzie... Tata idzie co? Przeczytać miłość i kanapki. Dobrze, bo właśnie to by chciał zrobić. A ty kochany... sprzątnij to. Sprzątnij to i to też sprzątnij. Dobra. I wiesz co? Potem cię wyślemy na górę, żebyś też skorzystał, wykąpał się i umył zęby. Pięknie. A Robin sobie wypiła. Mam nadzieję, że posprząta. I wiesz co, kochana? Potrzebujesz przygotować jakieś posiłki. I co tu mamy? Gotowanie. Zupy i dania główne. Zaraz zobaczymy, co możemy ugotować. Dobrze, co my tutaj ugotujemy? Będę starała się tak, żebyśmy mieli przynajmniej jeden... Gotować tylko to, co mamy, przynajmniej jeden produkt. Tutaj nie chodzi przecież o gotowanie ze wszystkimi składnikami. Dobra, ugotujesz tej garnek tej zupy. Idziesz, idziesz, dobra. A ty już skończyłeś czytać? Czy ty czytasz cały czas? Dopiero idziesz chyba. I wiesz co, Robin? My cię przebierzemy. Garderoba, zmień strój. Może być ten. Proszę bardzo. Gdzie idziesz? A, idziesz gotować. No i pięknie. Oczywiście będziesz gotować na zlewie. No jak, żeby było inaczej? Za mało miałaś miejsca wokół. Najlepsze jest gotowanie na zlewie. Czy my nie gotujemy tego za wcześnie? Czy nam się nie zepsuje? No nic, zobaczymy. Logan, czy ty poszedłeś gdzieś czytać tę książkę? Gdzie ją czytasz? A, siadłeś sobie tu, w tym kąciku do czytania. Nie no, pięknie. I zaraz zobaczymy, przez ile ta zupa będzie. 10 godzin. No to powinno nam wystarczyć. Dobra, to może cię wyślemy do szklarni. Czy ty tutaj masz jakieś owoce? Raczej wątpię. Bardzo chodź, proszę, zbierz cały plon. Za to nam tutaj możemy ewoluować. I może kupimy sobie jakieś nasiona. Kup nasiona, zaraz zobaczymy, co sobie kupimy. Niestandardowe zioła sobie kupimy, winogrona sobie kupimy, warzywa i owoce. Czy ty czytasz książkę? Czytasz. A ty, kochany, idziesz do kotków. Dobra. A powiedz mi, czy ty masz odrobione lekcje? Zaraz to sprawdzimy. O nie, no to proszę bardzo, poodrabiaj sobie lekcje, a my wracamy do Robin. I zobaczymy, co jej się tu trafiło. Otwórz. 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 Chciałaś aż tam iść, żeby a ty jeszcze podlewasz. Dawaj, otwieraj, otwieraj. Otworzyłaś, dobra, to jeszcze raz otwieramy. I co możemy tutaj, co to jest? A, syrop sklonowy, dobra, co my tu mamy? Zaraz zobaczymy, co możemy. Trzcinę cukrową, ciekawe, czy możesz tu zasiać. Cynamon to jest chyba drzewo, a nie.
Amon, wydaje się, że możesz. Jarmuż sobie zasiejemy. I ziarno ryżu kleistego. No dobra, spróbujemy sobie to wszystko zasiać. Siej, kochana, zobaczymy, czy damy radę. I jak skończymy, ty sobie tutaj to rób, kochana, a ja spróbuję otworzyć lodówkę i pochować do niej rzeczy. Dobra, podlej i teraz myślę, że spokojnie będziesz mogła pójść i zrobić... A tu zostawiłeś tę książkę. Zaraz się tym zajmiemy. Chodź, kochana. Mamy na razie zupę. Chodź, teraz zrobisz to ciasto, które chcieliśmy. Jest, tartelinki, proszę bardzo. A zupę postawimy już tutaj. Liam, czy wy już skończyliście z tymi lekcjami? O, teraz w dwóch trzymasz. Mhm. Bo wziąłeś sobie drugą książkę. Muszę cię, kochany, zresetować. Ja to za ciebie odłożę tu. Więcej opcji, napisz. Napisz książkę z gatunku dla dzieci. Proszę bardzo. Gdzie jesteś, święty Mikołaju? Ty co? Nie mów mi, że gdzieś bałaganiłeś. No mam nadzieję, że nie. Przyjaciela, będziemy się twoją aspiracją zajmować później. Nie będziesz bałaganił. Robin staje się twoją przyjaciółką. Wiesz, ona jest już twoją przyjaciółką. Odepniemy to. To wyrzucimy. I chodź, kochany, nakryjesz do stołu. Braliśmy eleganckie grochy. Chodź nakryć. Potrzebujemy jeszcze dania jednego. Dobra. I jak to zrobisz, to może byś sobie został tu towarzyszem z naszym Rejem. Dobra, pamiętam dobrze, że to Rej. Potem może pobaw się z nim wskaźnikiem laserowym. A nasza Robin robi babeczki, oczywiście na zlewie. Założę się, że gdybym przełożyła ten zlew na przykład gdzie indziej, a na przykład tutaj, to robiłaby tutaj. O, drugi poziom umiejętności literackich, bardzo dobrze. I pokaż, jak to wygląda. Już, Robin, chodź to, bierzemy tu. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No, moim zdaniem cudownie. Dobra, i jeszcze, Robin, musisz zrobić coś nam na drugie danie. Może tej, z tej książki kucharskiej. A ciekawe, co tu jest. A, tu są napoje. Dobra. Przepisy, posiłki. Gotowane owoce morza, spaghetti z klopsikami, kurczak po kijowsku. O, kurczaka po kijowsku zrób na przyjęcie. Moim zdaniem to devolaj bardziej jest niż kurczak po kijowsku, no. Kochana, nie masz iść sprzątać, tylko masz dokończyć kurczaka. Czyli moim zdaniem to jest po prostu devolaj. Zrobiony. No dobrze, to powinno być pięknie. Chcesz też się uczyć miksologii, to będziemy musieli o tym pomyśleć. Ale na razie chciałabym, żebyś poszła do swojego tu warsztaciku i spróbowała zrobić zabawki. Możemy tylko te, które mają tutaj takie obrazeczki, innych nie mam chyba meszy, więc nie będę tutaj ich robić. Zrób może drewniany pociąg. No pierwszą zabawkę wiadomo, że dasz Liamowi, Loganowi. Tak, tak, będę ich mylić. Rób, kochana. Czy ty piszesz? Piszesz i syn z tobą gada. No pięknie. Czy tak pisałeś już przez godzinę? 18 już niedługo. Wszystko mamy gotowe. Robin sobie robi zabawkę. Zaraz zobaczymy, jak jej to wyjdzie. Chodź ty, kochany, trochę do Robin. Akurat może do tego czasu Robin skończy robić ten pociąg. Super. I chodź zagadasz do Robin. Możesz o szkole. Dopiero będziesz szedł pierwszy dzień do szkoły, więc się przed tym mocno się tym denerwujesz. Dyskutuj o stworzeniach mitologicznych. Z Robin można. Entuzjazmuj się magią. To też z Robin można. I rozmawiaj o marzeniach. Ale ty, Robin, zapominasz w tym czasie robić zabawki. O, i gdzie idziesz, kochany? Nie, nie będziesz bałaganił.
Dobra, zabawka jest, a to tobie dałam, słuchaj. Zabawka jest gotowa i powinna być w wyposażeniu naszej Robin. Jest, drewniany pociąg, choć dasz go w prezencie. Przypowieść religijną, opowieść. Dobra, przyjazne. O, było. O, zostańcie najlepszymi przyjaciółmi, chodź. Wręcz prezent. Przyjazny prezent. I lecimy, drewniany pociąg. I wiesz co, Robin? Akurat już wszystko mamy gotowe. O, zdobyte odczucie. Wiesz co? Wspaniale było spędzać czas z tobą. Będzie co wspominać i z pewnością czeka nas jeszcze wiele wspaniałych wspólnych chwil. Nie mam co do tego wątpliwości. Dobra, Robin, ty jeszcze zdążysz sobie skorzystać i wziąć prysznic. Zobaczymy, czy się ucieszy. Pierwsza zabawka wykonana przez Robin. Tak, ucieszył się. Pięknie. Wiesz co, kochany? Możesz się pobawić tym... Wciśnij, by rozmawiać. O, baw się z uczuciem. Pobaw się z uczuciem. A ty jak ci idzie pisanie tej książki? Skończysz, zanim przyjadą rodzice, czy nie? A tu też sobie włączyłeś muzykę. Dobra. No dobrze, kochani. To ja się z wami widzę już podczas kolacji. Dobrze, i mamy już... O, Liam napisał też książkę. Przygotuj gospodarz zabawia. No dobra. Chodź, Liam, podejdź tutaj. Dobra, książkę napisałeś. Czekamy na... gdzie są twoi rodzice? Miejmy nadzieję, że oni przyjdą w ogóle. Gdzie ty idziesz, kochany? A, idziesz sobie wziąć ten pociąg. Dobra. Liam, ty dodaj trochę otuchy Robin, bo na pewno się denerwuje. Więc bardzo proszę, romantyczne, coś tutaj delikatnego. Okaż jej czułość, żeby się nie martwiła. O, są już, dobra. O, matko, ja zabrałam oczywiście dywan i jeszcze zniknął, czyli pewnie go wsadziłam do ciebie, co? Tak jest, dałam ci dywan. A, i teraz będzie taki mały, dobra, ogarnę to później. Przyszła... Chodź, przywitaj się z babcią. Poproś Mary, żeby oglądała. Matko, co ona taka zła? A gdzie jest dziadek? Dobra, ty oglądasz. Ty się chodź przywitaj. Co ty tu chcesz? Nie będziesz teraz gotować. Chodź się tu. Podziękuj za przybycie, chodź. A zaraz zobaczymy, czy jest tu gdzieś dziadek. Nie umiejętności, tylko ludzie. Kup widok kamery. Idzie. Bardzo ci ciepło na pewno. No dobra. Miejmy nadzieję, że zaraz przyjdzie. Dobra, ty też byś się przywitał z mamą. Bardzo proszę. Przyjazne. Możesz jej ogłosić zaręczyny. Nie uwierzysz, zaręczyłem się. Dobra, myślę, że sobie zrobimy grupę. Bardzo proszę. Działania, utwórz grupę. I zrobimy sobie z wszystkich. Dobra, i choć może będziecie mogli słuchać muzyki razem. Słuchaj stacji razem. Mam nadzieję, że tak. Dobra, i wiesz co, Robin? Ty masz zaprosić gości na posiłek. Aha, przygotuj coś świeżego. No dobra. To wiesz co, to jeszcze coś przygotujesz, jakiegoś takiego, co się szybko robi. Zrób tu jeszcze coś, gotuj. O, sałatki i przekąski, to będzie coś dobrego. Podaj jeszcze może czerwonym kawiorem, czarnym kawiorem. Sałatka z krewetek i pomarańczy na przyjęcie. Idź szykować. Natomiast ty, kochany, bym chciała, żebyś opowiedział historię. Dobra, gdzie tu jest opowiedz historię? Opowiedz historię grupie. Baśń o myszce możesz... O, nie Robin. Tu opowiesz baśń o myszce. Proszę bardzo. A Robin, tę sałatkę się gotuje?
Dobrze spędza się z tobą czas, zdobyto odczucie, pięknie. Ty już opowiadasz? Opowiesz baśń, dobra. Pewnie czekasz na dziadka. Dziadek idzie. Dobra. Kończ sałatkę, kochana. A wy się już poczęstowaliście. No dobrze, po to to wszystko tu stało. Czy mamy już sałatkę? Mamy. Dobra, postaw ją tu. I chodź, Robin, zawołaj na posiłek. Bo to masz zrobić. No tak, niech babcia lubi taniec. Jest, mamy złoto. Pięknie. Oczywiście wszystko wygląda cudnie. To się zaraz zepsuje. Tu 5 godzin, tu dużo godzin. Dobra, jedzmy. Już odwracamy kamerę. A ty oczywiście sobie wziąłeś tartelinkę. No przecież. Babcia też widzę słodkości. No dobra. Smacznego. Mam nadzieję, że wam smakuje. Oj, co tu się dzieje? Czy wy się kłócicie? A ty sobie wziąłeś szklankę soku, widzę. O, matko! Coś tu chyba jest nie najlepiej. No nic, kochani. Ja będę na tym kończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i zapraszam was na krótką cutscenkę. Trzymajcie się cieplutko. Do jutra, do 16:30. Do usłyszenia. Hej, hej!